Polsce ciekawym fenomenem społeczno-kulturowym jest sukces Wielkiego Wspaniałego Stulecia, serialu tureckiego, osadzonego zdaje się w XVI wieku, w czasach wielkości Imperium Osmańskiego. I jest to serial, który święci wielkie triumfy w czasach wzrostu islamofobii. Też często jest tak, że odbiorczynią tego serialu są starsze kobiety z klasy ludowej. Przede wszystkim też nie mam badania, ale taka była moja intuicja, to jest podstawowa tutaj widownia, czyli matki tych samych ludzi, którzy bardzo gwałtownie przeciwko migrantom protestują na różnego rodzaju marszach, którzy na mediach społecznościowych publikują wulgarne treści wymierzone w muzułmanów, którzy wypisują na murach jedząc kebaba osiedla w Arabach, chociaż też jak gdyby, jak wiemy, nigdy w Warszawie kebaby się tak nie sprzedają jak po marszach niepodległości czy innego tego typu imprezach. Więc to jest bardzo ciekawy paradoks, że wzrostowi radykalnemu islamofobii, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn z klasy ludowej, towarzyszy urzeczenie tureckim serialem przez ich matki.